Około 500 tysięcy części, ponad 180 osób na pokładzie, kilkadziesiąt ton masy własnej i prawie 300 km na godzinę osiągane podczas startu. To tylko niektóre z liczb opisujące Boeinga 737. W tym odcinku serii Mówi Kapitan dowiesz się m.in. z jakich części składa się samolot, jak wytrzymałe są skrzydła i czy samolot posiada specjalne opony. Nazywam się Mateusz Osańka, jestem kapitanem Boeinga 737 w Polskich Liniach Lotniczych LOT i serdecznie zapraszam Cię do oglądania odcinka. Zacznijmy od samego przodu, który w samolocie nazywany jest nosem lub dziobem. Znajduje się tutaj kilka ważnych elementów, takich jak radar pogodowy, przednie podwozie czy przyrządy pozwalające mierzyć wysokość oraz prędkość maszyny. Z przodu samolotu znajduje się również kokpit, czyli tak naprawdę centrum dowodzenia całej maszyny. To oczywiście miejsce pracy pilotów, ale też jeden z najważniejszych elementów całego samolotu. Zobaczmy, co znajduje się w środku. W kokpicie Boeinga 737 znajduje się ponad 6 różnych dźwigni, przycisków i przełączników. Okej, przyznaję, że części z nich praktycznie nie używa się na co dzień, ale i tak jest czego się uczyć. Najważniejszy element to oczywiście wolant. Sterujemy nim w lewo, w prawo oraz w górę i w dół. Do tego pedały, które poruszają w starym kierunku. To z kolei przepustnica, która steruje ciągiem silników. Tak wygląda dźwignia klap, a tak ta od spoilerów. Na tym panelu znajdują się przyciski do zarządzania autopilotem, a tutaj system FMS, czyli prawdziwy mózg samolotu. Do FMS, czyli Flight Management System, piloci wprowadzają m.in. trasy lotu, wysokość czy prędkość. Praktycznie całość obsługi samolotu odbywa się poprzez ten komputer. To bardzo wygodne, ponieważ pozwala na sterowanie maszyną z jednego miejsca. Warto wspomnieć jeszcze o tych ekranach. To PFD oraz ND, czyli Primary Flight oraz Navigation Display. Piloci widzą tutaj wszystkie niezbędne do lotu dane, takie jak wysokość, prędkość czy położenie samolotu. Mamy też widok trasy oraz przyrządów nawigacyjnych. Zlokalizowanie wszystkiego w jednym miejscu zwiększa bezpieczeństwo lotu, ponieważ pilot widzi wszelkie dane jak na dłoni. Cały kokpit może wydawać się bardzo skomplikowanym miejscem, ale spokojnie. Piloci poświęcają setki godzin na naukę oraz szlifowanie swoich umiejętności. Znajdując się na pokładzie samolotu, wiesz, że jesteś w rękach profesjonalistów. Przejdźmy teraz do absolutnej podstawy każdego lotu, czyli skrzydeł. Te elementy mogą wyglądać zwyczajnie, ale kryją w sobie naprawdę wiele ciekawostek. Skrzydła są niezwykle wytrzymałą konstrukcją. Potrafią unieść samolot w powietrze, pomieścić mnóstwo paliwa, a także wyginać się o kilka metrów. Na skrzydłach znajduje się też kilka ruchomych części. Już tłumaczę, do czego służą. Lotki znajdują się na końcówkach skrzydeł. Odpowiadają za przechylanie samolotu w lewo i w prawo podczas zakrętu. Lotki pracują w tandemie. Podczas gdy jedna wychyla się w dół, druga idzie w górę i odwrotnie. Dzięki temu samolot może bardziej efektywnie zakręcać. Klapy są umieszczone bliżej kadłuba. Piloci wysuwają je do startu oraz lądowania. Głównym zadaniem klap jest zwiększenie siły nośnej oraz zwiększenie oporu powietrza. Położenie klap określa się w stopniach wychylenia. I tak w Boeingu 737 mamy pozycję 1, 2, 10, 15 czy 30. Z kolei na przykład w Embraerze pozycję klap określa się jako 1, 2, 3 czy full. Klapy po prostu fizycznie zwiększają powierzchnię skrzydła, dzięki czemu samolot może o wiele łatwiej oderwać się od ziemi lub bezpiecznie wylądować. Jeśli podoba Ci się ten film, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Spoilery i speedbreaki to tak naprawdę hamulce powietrzne. Znajdują się na górnej powierzchni skrzydła i wysuwane są po to, żeby zmniejszyć prędkość lub szybciej wytracić wysokość maszyny. Spoilery wspomagają również zakręcanie oraz szybsze wyhamowanie samolotu po lądowaniu. W trakcie korzystania ze speedbreaków możesz poczuć delikatne drgania samolotu. Nie przejmuj się, to całkowicie normalne. Rozpiętość skrzydeł w Boeingu 737 wynosi niecałe 36 metrów. Całkiem sporo, prawda? A okazuje się, że niekoniecznie. Czy wiesz, że skrzydła naszych Dreamlinerów mają 60 metrów rozpiętości? Jednocześnie są tak wytrzymałe, że podczas testów obciążenia potrafią wygiąć się o 7 metrów bez uszkodzenia. Wszystko to dzięki nowoczesnym materiałom i technologii. Cześć, tu Mateusz z przyszłości. Nadaję do Was już w trakcie montażu tego odcinka, bo zapomniałem dopowiedzieć o jeszcze jednym bardzo ciekawym elemencie skrzydeł, czyli o wingletach. Winglety są zamontowane na końcach skrzydeł. Mogą przybierać różne formy w zależności od modelu samolotu. Popatrz, wyglądają zupełnie inaczej na Embraerze 737 czy 787. Jednak niezależnie od wyglądu pełnią podobną funkcję. Redukują opór powietrza, dzięki czemu samolot zużywa mniej paliwa. Już tłumaczę, o co chodzi. Na skrzydłach powstaje różnica ciśnień. Niskie na górze, wysokie na dole. Ta różnica w naturalny sposób dąży do wyrównania. Powietrze z obu stron skrzydła zaczyna mieszać się na jego końcówce, powodując powstawanie wirów. Z kolei te zawirowania doprowadzają do wzrostu oporu powietrza i w efekcie zwiększają zużycie paliwa. Winglet rozdziela powstałe wiry, dzięki czemu samolot może jeszcze gładziej przecinać powietrze, lecieć szybciej i spalać mniej paliwa.
Nowoczesne winglety, takie jak Advanced Technology w Boeingu 737 MAX, zmniejszają zużycie około 2%. Mówimy tu o oszczędnościach rzędu 50 kg paliwa na każdej godzinie lotu. Okej, myślę, że temat skrzydeł mamy już zamknięty, zatem przejdźmy do kolejnych elementów samolotu. Tył samolotu jest potocznie nazywany ogonem. Ta konstrukcja skrywa w sobie dwa bardzo istotne z punktu widzenia lotu elementy, czyli statecznik pionowy i poziomy. Statecznik poziomy stabilizuje lot maszyny w płaszczyźnie góra-dół. Na jego końcu zamontowany jest ster wysokości, który pozwala na kontrolę wznoszenia i opadania samolotu. W dużych samolotach pasażerskich piloci mają możliwość poruszania całym statecznikiem za pomocą tzw. trymera. Statecznik pionowy umożliwia kontrolę nad kierunkiem lotu w lewo i w prawo. Ponieważ siły aerodynamiczne oddziałujące na samoloty pasażerskie są bardzo duże, sam statecznik ma dosyć pokaźne rozmiary. Na końcu znajduje się ster kierunku poruszany za pomocą pedałów. Oba stateczniki w samolocie działają podobnie jak u sterzenia u ptaków. Pozwalają na stabilizację lotu oraz kontrolę jego wysokości i kierunku. Przejdźmy teraz do podwozia. W końcu to kluczowy element podczas operacji naziemnych, startu i lądowania. Czy wiesz, że maksymalna masa startowa Boeinga 737 wynosi ponad 80 ton? Z całym tym ciężarem musi poradzić sobie właśnie podwozie. W skład całego zespołu wchodzi podwozie główne oraz przednie, którym można dodatkowo sterować na ziemi. Po starcie podwozie jest chowane przez pilotów w celu zmniejszenia oporu powietrza. W tym miejscu warto też wspomnieć o oponach, ponieważ znacząco różnią się od tych, które możesz spotkać w samochodzie. Opony w samolocie wykonane są ze specjalnych mieszanek gumy, które są odporne zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury. Są też niezwykle wytrzymałe na przeciążenia. Podczas lądowania opona samolotu musi rozpędzić się od zera do kilkuset kilometrów na godzinę w zaledwie ułamku sekundy. Opony w samolocie mają też swoje ograniczenia prędkości. Na przykład w Boeingu 737 to ograniczenie wynosi 195 węzłów, czyli mniej więcej 360 km na godzinę. Ostatnim elementem, o którym chciałbym Ci opowiedzieć, są hamulce. W nowoczesnych i dużych samolotach zbudowane są zazwyczaj z kompozytów węglowo-ceramicznych, odpornych na wysokie temperatury oraz pracę pod obciążeniem. W trakcie lądowania samolot musi wytracić ogromne ilości energii, a hamulce są tutaj kluczowym elementem. Teraz pokażę Ci coś, co fascynuje chyba każdego fana lotnictwa, czyli silnik. Współczesne silniki turbowentylatorowe zapewniają niesamowite osiągi oraz wydajność. Potrafią poderwać w powietrze nawet kilkaset ton masy samolotu oraz rozpędzić go do prędkości ponad 900 km na godzinę. Z czego składa się silnik w samolocie pasażerskim? Wbrew pozorom konstrukcja jest dosyć prosta. Z przodu widać wentylator. To główna siła napędowa całej jednostki. Działa trochę jak duże śmigło, wprawiając w ruch ogromne ilości powietrza. Następnie część powietrza trafia do tak zwanego rdzenia silnika, gdzie jest sprężana za pomocą łopatek kompresora. Potem dodawane jest paliwo, całość mieszanki podpala się, a gorące gazy wylotowe generują ogromne ilości ciągu. Spaliny poruszają łopatkami turbiny, które napędzają resztę elementów silnika. A teraz ciekawostka. Boeing 737 MAX zużywa raptem od 1,5 do 2 litrów paliwa na każdego pasażera na 100 km przy pełnym samolocie. Samolot to prawdziwe dzieło techniki, a wszystko ma swoją konkretną funkcję. Za każdym lotem stoją tysiące godzin pracy inżynierów, załóg i obsługi. Teraz już wiesz, jak zbudowany jest samolot, a jeżeli spodobał Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej na temat lotnictwa, to nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.